chcesz nauczyć się rysować linie proste, to linijka nie będzie Ci do tego potrzebna, a ja za chwilę pokażę Ci, jak sprawnie obyć się bez niej. Mam tutaj przygotowany arkusz papieru. To jest papier podpięty takimi żabkami do zwykłej deski. Deskę można kupić w zwykłym markecie budowlanym za grosze. Chodzi o to, żeby była w miarę dopasowana wielkością do formatu papieru. I w momencie, kiedy mam coś takiego, taki zestaw, mogę już bardzo dużo zdziałać. Pierwszym takim najprostszym sposobem rysowania linii prostych, takich linii bardziej pomocniczych, to jest wykorzystanie właśnie tej deski. To znaczy, często jest tak, że musimy narysować po prostu linie pionowe albo dużo linii poziomych i wtedy po prostu w nich sobie sprawdzać, czy cały rysunek jest narysowany dobrze. Dlatego mały palec, zahaczam sobie przy desce i w ten sposób mogę potraktować tą deskę jak taką niewidoczną linijkę. W ten sposób mogę bardzo prosto rysować wiele linii prostych. Oczywiście linii prostych poziomych i linii prostych pionowych. Jak jest format mały, to w zasadzie całą kartkę możemy pokryć, tutaj nie wiem, co do tego żabka mi przeszkodziła, całą kartkę możemy pokryć sobie liniami prostymi. No dobrze, a to jest taki trik. A powiedzmy, że format jest duży albo nie ma podkładki i co teraz z tym zrobić? Należy sobie ułożyć deskę tak, żeby linia, którą będziemy chcieli narysować, była dokładnie na linii naszego wzroku. I teraz kładę ołówek, mocno przyciskam i prowadzę kreskę od siebie w ten sposób, że cały czas patrzę wzdłuż niej, ona jest na linii mojego wzroku i w ten sposób mogę narysować sobie wiele linii, które już są niezwiązane w żaden sposób z bokami. One oczywiście mogą być skośne czy promieniste. Ważne jest właśnie, żeby mocno zaprzeć tą rękę, usztywnić ją w nadgarstku i cały czas rysować po linii wzroku. No dobrze, teraz trzeci sposób, czyli po prostu rysowanie szybko. Ale żeby wiedzieć, dokąd to wszystko zmierza, trzeba najpierw zastanowić się, skąd bierze się w ogóle rysowanie krzywych linii. Teraz na ogół problemy są dwa. Najczęściej początkujący rysownicy, zamiast narysować jedną porządną linię prostą, to rysują takie włoski. To jest błąd, to nie prowadzi do niczego dobrego, a w wielu przypadkach taka kreska dobrze nie wygląda. Druga rzecz jest taka, że nasza ręka to tak naprawdę naturalny cyrkiel i bardzo łatwo jest narysować wiele linii takich koncentrycznych wokół środka, które najprawdopodobniej gdzieś w okolicach łokcia się znajduje, więc naturalnie wyginamy tą kreskę w ten sposób. I teraz trzeba po prostu zrobić coś, co to wygięcie skontruje, przerodzi w linię prostą, więc należy na początku spróbować poćwiczyć sobie rysowanie kresek wygiętych zupełnie w drugą stronę, a później, wiedząc, że z tego świadomego wygięcia i z tego nieświadomego wygięcia musi linia prosta wyjść, należy spróbować jednym szybkim pociągnięciem narysować linię prostą. Można połączyć to z pierwszym, z drugim sposobem, który pokazywałem, czyli rysować od siebie bardzo szybko. W ten sposób da się narysować linie proste, a później, co trudniejsze, próbować rysować tak, żeby jednocześnie wtedy, kiedy nasza ręka wygina się w tą stronę, próbować ją lekko kontrować i wyginać w drugą stronę. To były takie proste porady rysunkowe, ich pojawi się jeszcze więcej, więc zachęcam do subskrybowania i do zobaczenia.